schowane przez nasze miasto. I to jest doskonały sposób na to, żeby zwrócić uwagę na to, co miasto często chowa. Jakie skarby ma nasze miasto, które były do tej pory nieodkryte, czy to przez samych mieszkańców, czy przez turystów? Jakie wartości, jakie zabytki, jakie rzeczy występują w naszym mieście, które do tej pory były często schowane? Dlatego pomysł, który został zaproponowany i przedstawiony, jest w moim przekonaniu bardzo dobrym pomysłem, bo przecież wszystkich nas intryguje to, czego nie widać, to, co jest schowane. A dlaczego to jest schowane? A dlaczego tego nie widać? I wtedy zaczyna się właśnie cała zabawa związana z tym, co należy zrobić, żeby w końcu to odkryć i mieć na ten temat wiedzę.